Ewa Lipska, poetka pokoleniowo związana z nową falą, jednak pozostająca wciąż poza tym obszarem nowej fali w jakiś sposób i wciąż funkcjonująca w takim obszarze niesamowitej prostoty i naturalnej zadumy nad życiem. Bez przesad ani przegadania. Skąd bierze się u pani taki esencjalizm, czego pani nie narzuca, nic nie jest przegadane, niczego nie ma za wiele, tylko pozostaje ta sama właśnie esencja poezji, esencja zadumy? Ja myślę, że to się bierze z mojej genetyki, bo gdzieś od najmłodszych lat już tak było, że unikałam grup. Znaczy grupa, tam gdzie była grupa, to ja szłam zawsze w odwrotnym kierunku. I takim przykładem mogę panu powiedzieć, jak to pamiętam, jak zaprowadzono mnie do teatru Groteska w Krakowie i była jakaś sztuka dla dzieci. I w pewnym momencie, jak kurtyna się poszła w górę, to ja natychmiast się obróciłam w kierunku widowni. To było oczywiście nieświadome, w tej chwili sobie to tłumaczę w taki sposób, że już wtedy dla mnie ciekawszym teatrem była widownia, aniżeli to, co się działo na scenie. I właśnie taka prostota w pani wierszach jest bardzo widoczna, zwłaszcza w tym ostatnim tomiku, Droga pani Schubert, w ogóle tomiku niesamowicie epistolarnym i też będącym taką niesamowitą wariacją na temat tej formy listu, listu bardzo poetyckiego, ale jednak też bardzo takiego krótkiego. No. Większość pani wierszy zamyka się dosłownie w czterech, pięciu, sześciu wersach i takie one zawierają całą zadumę, jak właśnie pani to robi, bo Nie wiem, ale w każdym razie powiem panu tak. Ta proza poetycka dała mi więcej możliwości aniżeli wiersz, bo wiersz jest takim ascetycznym zapisem. Natomiast tutaj jest fraza, prawda, pełne zdanie, i to mi pozwoliło zachować ten charakter listu. Ale oczywiście listu poetyckiego, bo nie stronię od metafory. Jak się to dzieje, jak się te myśli we mnie układają, tego nie mogę panu opowiedzieć, bo to jest taki moment, kiedy gdzieś się iskrzy w naszym umyśle. I teraz jest, ja tylko to przekładam na papier, oczywiście pracuję nad tym tekstem potem, ale ten proces, ten moment powstania tego jest w zasadzie nieuchwytny. I męczyli się nad tym, męczą się do dzisiaj filozofowie, którzy opisują ten moment tworzenia, ale tak trudno go opisać. No i ja myślę nawet, że może nie jest to takie ważne dla czytelnika, prawda? Bo dla czytelnika jest najważniejszy ten efekt. Albo go to interesuje, albo nie. Ja chcę powiedzieć, że w tej książeczce są też bardzo ciekawe grafiki pana Sebastiana Kudasa. I ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś nie lubi poezji, to zawsze będzie miał szansę położyć oko na tych ciekawych, trochę surrealistycznych rysunkach. czy właśnie te grafiki też bardzo uderzają. To tak, nie wiem, dla mnie one delikatnie trączą to jakimiś szkicami mrożka, że tak zupełnie nie wiadomo z czego, a w sumie zachowują jakąś niesamowitą spójność z pani wierszami. Ma pan rację, to znaczy one też tak były pisane, że pan Sebastian czytał moje wiersze i ja nie powiem, że ilustrował je, ale gdzieś były one dla niego pewną inspiracją. Można powiedzieć mrożek, można powiedzieć topor, prawda, bo jest w tym surrealizmie takim rzeczywiście może i też można nawiązać do tego rysownika, ale po raz pierwszy pozwoliłam sobie na taką współpracę, że ta strona, która zawsze pełniła w moich tomikach taką prawie że neutralną, czystą, białą kartką była najczęściej. Tak w tym wypadku mam taką nadzieję, że to współgra jakoś z tekstami. Skąd się biorą właśnie u pani te wiersze? Bo mówi pani, że to wypływa tak pani, bardzo mocno z pani, ale bo w praktyce często się kojarzy w ogóle takie czytanie poezji, proces twórczy poezji, że jest po prostu olśnienie i autor poezji pisze niesamowity wiersz, który powala wszystkim na kolana. Tak w ogóle to jest taki utrwalony strasznie sposób myślenia o romantykach, że Adam Mickiewicz napisał pana Tadeusza od tak, a wszyscy zapominają o tym, że czytał codziennie do poduszki słownik Lindego po 20 słów i w ten sposób nabywał ten materiał językowy. I właśnie jak pani, u pani to wygląda. Niech pan nie wierzy w takie pisanie emocją. Oczywiście pisze się emocją, ale potem musi być
jak to Wisława Szymborska pisała, człowiek skazany jest na ciężkie norwidy i potem dopiero zaczyna się praca. Ja jak przystępuję do pisania, to mniej więcej z góry wiem, jaką książkę chciałabym napisać. Różnie się to dzieje, różne rzeczy z tego wychodzą, ale gdzieś wiem od razu, że chodzi mi o to, żeby w tej książce było to, 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 to i to. I robię sobie szkic. No i potem w zależności od różnych wariantów i pomysłów jeszcze, które się dzieją po drodze, no to ta książka gdzieś powstaje szybciej czy wolniej. Ale jest to tak naprawdę nie do opowiedzenia. Kim jest ta tytułowa pani Schubert? Czy jest bardziej beckettowskim Godotem, czy może troszkę bardziej panem Cogito, jak u Herberta? Ja myślę, że ani jednym, ani drugim. Jest jednym z nas. Jest tą panią, którą pan spotka na ulicy, siedzącą w kawiarni, pana koleżanką. Jest człowiekiem żyjącym w XXI wieku z całym bagażem stresów i po prostu i frustracji. Ja myślę, że te listy tego kogoś bez wątpienia bliskiego do pani Schubert, to też jest jak gdyby próba powrócenia do czegoś, czego już nie ma, do czasów, które minęły, ale też i do przyszłości, do czegoś, co może być, co może się stać, a może się już stało, trochę do historii. To takie aluzje. Ja nie chciałam zamykać swojego czasu tylko w określonej generacji, tylko chodziło mi o to, żeby sięgnąć do całej, mówiąc patetycznie, historii ludzkości, a więc też i do śniadania czy obiadu z Neronem, prawda? I do pewnych aluzji związanych z historią. I ostatnie pytanie. Jak pani widzi rolę poety we współczesnej literaturze, we współczesnej kulturze literackiej? Bo kiedyś były znane te książki poetyckie, czekano na kolejny tom poetycki kogoś, jakiegoś znanego poety, a teraz bardzo rzadko się zdarza, że ktoś oczekuje z niecierpliwością nawet na tom prozy. Więc jak pani widzi tutaj rolę poety? Ja panu powiem, poezja była zawsze gatunkiem elitarnym. Ja nie przypisuję jej takich patetycznej roli, że musi coś spełniać. Ma swoich czytelników wiernych, ci, co lubią poezję. Poezji nie da się czytać jednym tchem. To nie jest książka z puentą. Od czasu do czasu przyjemnie przeczytać jakiś wiersz, jakiś wers zostanie nam w pamięci, jakiś fragment. Coś w nas poruszy, zmusi nas do jakiegoś myślenia, do dyskusji. Ja myślę, że na tym polega sztuka. Kiedy idziemy na wystawę wielkiego malarza, to też nie klęczymy przed wszystkimi obrazami, tylko gdzieś fragment czasami jednego z obrazów tak nas poruszy, że wychodzimy z tym fragmentem z tego muzeum. I to już jest bardzo dużo. Tak samo jak w kinie. Zapamiętuje pan pewien fragment filmu, który jest dla pana ważny i który powoduje, że pan potem o tym rozmawia ze swoimi przyjaciółmi, że po prostu nie może chodzi pan z tym fragmentem, prawda, przez jakiś czas. I ja myślę, że na tym polega sztuka, że nie żądajmy od niej za dużo. Czy się czeka? To nie chodzi o to, chodzi o to, żeby trafić w stosownym momencie na swojego autora, bo przecież no, nie wszystkim podobają się ci sami autorzy, a poza tym też ktoś może powiedzieć, ja nie lubię poezji, może lubić muzykę. Chodzi o to, żeby lubić sztukę. A co do gatunku, to już jest kwestia wyboru. Ja się bardzo cieszę, jeżeli ktoś mi mówi, że czyta moje wiersze. Bardzo jest mi miło i bardzo lubię rozmawiać z młodzieżą na spotkaniach autorskich. Ale bardzo często te wiersze są pretekstem do rozmów o życiu po prostu. O tym, co nas dotyka, co nas boli, z czym sobie nie dajemy rady, co nas cieszy.
No i może na tym to polega, że gdzieś ta sztuka jest pretekstem do nawiązywania kontaktów. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Dziękuję.